To są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. A zaczynamy od wypadku, do którego doszło w ostatni weekend na przejściu dla pieszych w Przedsławiu, na wysokości Goksiru. To już nie pierwszy raz, gdy na tym odcinku drogi krajowej nr 13 dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. 13-letnia mieszkanka Przedsławia została potrącona przez kierującego samochodem marki Volvo. Dziecko z urazem głowy i brzucha trafiło do szpitala. Kierowca samochodu był trzeźwy. Za każdym razem po takim zdarzeniu wraca temat bezpieczeństwa, jednak nic w tym kierunku się nie dzieje. Kilka miesięcy temu ustawiono barierki, ale jak widać nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów, ponieważ kierowcy i tak nie zdejmują nogi z gazu. Dodajmy, że zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Kołbaskowo ma w tej sprawie związane ręce, ale ma się to zmienić, kiedy oddana do użytku zostanie obwodnica Przedsławia i Warzymic. Wtedy obecna droga krajowa nr 13 stanie się drogą gminną. A teraz o aplikacji, którą zaprezentowali przedstawiciele naszego partnera, News Radia Uniwersytetu Szczecińskiego. W środę w rektoracie uczelni zaprezentowano aplikację, dzięki której możemy słuchać radia internetowego, podcastów oraz czytać aktualności. Co prawda aplikacja dostępna jest w tej chwili wyłącznie na systemy z Androidem, ale trwają prace nad wdrożeniem jej na systemy iOS. Cześć, witajcie. Mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Już teraz możecie pobrać na swoje urządzenie z systemem Android naszą aplikację News Radia. To bardzo proste. Wchodzicie do sklepu, wpisujecie News Radio, wyszukujecie naszą aplikację, klikacie i instalujecie. Po zainstalowaniu otwieracie aplikację i słuchacie. Słuchasz News Radia, rozgłośni Uniwersytetu Szczecińskiego. Już wkrótce naszą aplikację będziecie mogli pobrać na urządzeniach z systemem iOS. Życzymy Wam świetnych, udanych wakacji i do usłyszenia. Dodajmy, dokładnie 7 miesięcy temu News Radio uruchomiło swoją działalność. Projekt powstał w Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego. Sukces młodych tancerek z naszej gminy. Mowa o dziewczynach z Infinity Dance Studio, trenujących na co dzień w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Tancerki pod okiem instruktorki Kamili Muchy zdobyły wicemistrzostwo Europy w zawodach, które odbyły się w Zakopanem. Oczywiście młodym tancerkom serdecznie gratulujemy, a przy okazji przypominamy, że trwa nabór do wszystkich grup wiekowych w przyszłym roku szkolnym. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Infinity Dance Studio. Za nami Fashion and Style, czyli polsko-niemiecka integracja kobiet. Wydarzenie trwało 3 dni i odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Podczas imprezy panie mogły wziąć udział w sesji fotograficznej, warsztatach stworzenia świec, obrazów z mchu, a także zrelaksować się w spa i podczas specjalnie przygotowanych seansach w kinie Zachód. Na koniec zapowiedzi wydarzeń, które odbędą się w Goksirze już po wakacjach, już 3 września. Zapraszamy na recital Katarzyny Pakosińskiej. Podczas niewiele mającego wspólnego z powagą spotkania artystka zdradzi Państwu wyjątkowe tajemnice i odpowie na nurtujące obie płcie pytania, na które rzecz jasna zna odpowiedzi i odwrotnie. Bo czy wiedzą Państwo, jak utrzymać szczęśliwy związek, czy wielożeństwo byłoby w Polsce udaną inwestycją, również co jest marzeniem współczesnego mężczyzny? Nie zabraknie tańca i piosenek, tudzież anegdot, które będą mogli Państwo absolutnie gratis i bez autoryzowania wynieść ze spotkania. Natomiast 16 września na deskach Goksi Room zobaczyć będziemy mogli komedię teatralną Najsłodszy Owoc. Na scenie pojawią się aktorzy dobrze znani chociażby z ekranów telewizyjnych. Bilety na wydarzenia dostępne są na stronie Bilety FM oraz w kasie Goksir. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.